pierwszy sygnał, takie żelastwo, odsłonił nam taki rzut różnego rodzaju butelek. Pokazuję wam to dlatego, żebyście zobaczyli, w jakich warunkach będziemy musieli dzisiaj się zmierzyć z tym oto miejscem. Pełno szkieł, skorup i różnego metalu. Witajcie kochani na kanale Odkrywca Historii. Witamy was serdecznie. Dzisiaj zabraliśmy was w miejsce, gdzie jest stary śmietnik. Nie brzmi to romantycznie, jest walentynkowo, bo oglądacie ten film Walentynki, ale przyjechaliśmy pogrzebać sobie w miejsce, gdzie po wojnie lokalni mieszkańcy wywozili wszystkie śmieci po byłych mieszkańcach Niemiec. Można tu znaleźć różne ciekawostki. Miejsce jest znane, natomiast wróciliśmy tutaj, aby trochę pogrzebać i pobawić się w tym oto śmietniku. Coś dużego. Coś dużego. Kochanie, co ty wytargałaś? Od motora? Nie, to odwrotnie. A może być od motora, amortyzator albo coś takiego. Ciężkie. Ciężkie. Będzie na złom. Będzie na złom. Najpierw trzeba zobaczyć, czy nie ma tabliczki znamionowej, bo może być to jakaś rzadkość. Źle to wygląda, ale. Kilka kolejnych sygnałów i zobaczcie, co wytachałem. Stary dekiel. Jakieś żelastwo cynkowe. No i łopata przegnita. Także tyle tego tutaj zalega. Takie oto piękne coś. Coś od czegoś. To jest, wiesz, coś? To jest dzwonek. No tak właśnie pomyślałam i to sobie. Jest wykonane z mosiądzu, kochanie. No ciężkie. Nie ma napisów? Zobacz. Nie, nic nie widzę. Takie oto skarby można znaleźć na śmieciach. Udało mi się wydrzeć taki element. Spójrzcie. Na pewno był do czegoś mocowany. Tu jest zawiasek i tu jakiś element stały. Ciężko mi powiedzieć od czego, ale to są właśnie tajemnice starych śmietników. Nie wszystko od razu wiemy, co znajdujemy. Co wyprawa, to mamy nowe szczęki do kolekcji. W którymś tam poprzednim odcinku też tam szczęka dzika wyszła z ziemi, chciałem powiedzieć. Powiedzieć. Gdzieś ją tam znaleźliśmy. Także tutaj też kolejna do kolekcji. Nie nudzi się na tych naszych wyprawach. Zawsze coś się znajdzie. Samiec. Śmierdzi dzikiem? Śmierdzi. Patrzcie, jaki duży kawał prętu odkopałem. Umordowałem się przy kopaniu tego elementu stalowego, ale bierzemy wszystko, kopiemy, dlatego że zbieramy też przy okazji na paliwo, żeby mieć na wyjazdy i żeby też nagrywać wam filmiki. Nie wiem. Czego nie wiesz? Co to? Takie coś. Powtórzę to jeszcze raz. Właśnie to dają śmietniki, że jest tam wszystko i nie zawsze wiemy, co było od czego. Na złom. A w międzyczasie, w przerwie, przerwa na obiadek. Dzisiaj na kuchence zagrzewamy sobie zupkę. Dzisiaj bez ogniska, ale kiełbaska jest, zawsze można wrzucić ją do garneczka, zagrzać sobie z zupką. Mam nadzieję, że moim ukochanym będzie smakowało. Oczywiście, bo to jedzenie z kuchenki, która będzie na stanie w busie. Wkładka. W oczekiwaniu, aż zagrzeje się nasza zupka, powiem wam, co Ewelinka ugotowała. Nazwała to swojski garnek, natomiast jest tam ulokowana i cebulka, i pieczarka, i kiełbaski, i ziemniaki, czyli taki miks wszystkiego. Idealna potrawa na taki van life i poszukiwania, jak my
uprawiamy. Rozgrzewająca. Bardzo rozgrzewająca właśnie. Śnieg topnieje, natomiast jeszcze powietrze jest wilgotne, chłodne. Natomiast to nie jest jakąś tam większą przeszkodą, dlatego radzimy sobie jak możemy. Czekamy, aż się całkiem ociepli, bo planujemy trochę odświeżyć tego busa naszego w środku, przystosować go do dłuższych wyjazdów. Także lada chwila też będzie pewnie troszkę filmów z tego, jak te żelastwo trochę odświeżamy. Nie planujemy zmienić na nowego busa, bo to są zbyt duże koszta w obecnych czasach. Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Także nam to nie przeszkadza. No i nie będziemy się wdawać w dodatkowe jakieś koszty, brać kredytów i tak dalej, bo chcemy czerpać radość z życia i z tego, co robimy, a nie męczyć się i martwić, czy można kredyt spłacić, czy nie. A wiecie, ile wszystko teraz kosztuje. Jak to my zapomnieliśmy wazówki? Także trzeba sobie radzić. Kiełbaska nie z ogniska, ale zobaczcie, z zupki dodatkowych walorów smakowych na pewno nabrała, bo zupka jest na ostro zrobiona. Kolejny skarb ze śmietnika. Kojarzycie może, co to jest? Spójrzcie, pokażę wam jedną i drugą stronę. Teraz już powinni wszyscy wiedzieć. Prawdopodobnie to jest magel do prasowania. Do wyciskania. Do wyciskania prania. Prania. Powiedzcie, zgadza się czy nie? A teraz podejdziemy do dołka Ewelinki. Zaraz wam pokażemy, co ona tam wytachała z tej dziury. A ja taki garneczek. A to ty od takich wielkich kotłów, nie? To moja zdobycz. Nawet w dobrym stanie dekel od garka. To Ewelinka walczy z sygnałem drobnym. Może w końcu jakaś moneta albo coś ciekawszego. Chyba coś dużego. Kop, kop. Twardo tu. Szła odsiecz do mojego dołka. Dokopałem ten dołek i to nie moneta, tylko kawał blachy. Ale tam jest więcej sygnałów. No jest więcej, bo blach to tutaj jest masa. O, zobacz. Tu jeszcze następny kawałek. O. I tu jest. Dlatego tu wszędzie jest pełno sygnałów, bo to jest śmietnik. Kolejny metalowy tasiemiec, z którym tutaj walczę. Ewelinka tam dalej coś szarpie z ziemi. Coś tam krzyczała. Kolejny złom do kolekcji. Złom nad złomy. Pierwsze, wiesz co myślałem z daleka? Jak słyszałam, co powiedziałaś. Co? Że łyżew. Tak jest, tak pierwsze skojarzenie. Mówiłam ja też, że mam złom. Także do wora. Powiem wam, że serce zaczęło mi mocniej bić. Myślałem, że mam co najmniej monetkę, a zobaczcie, co wyszło. Między tymi szkłami tak sobie ten bezpiecznik leżał. Myślałem, że to monetka, guzik, bo się świeciło jak przedwojenny niemiecki bezpiecznik. Kubeczek prawie taki sam jak nasz, blaszany, tylko bez logo. Bez logo. Może i było gdzieś kiedyś logo. Powiem wam szczerze, że pomimo to, że to jest śmietnik, ale wychodzą całkiem ciekawe rzeczy, nie tylko takie wykryte przez detektor, też znalezione takie na oko. Mnóstwo takich osobistych rzeczy. Ludzie naprawdę są śmieciarze. Jest całe metalowe. Być może tutaj te rowki wskazują na to, że były jakieś gumowe elementy.
No i jest dosyć ciężkie jak na swoją wielkość. Trzy kolejne dołki i tak wyskoczyła taka obręcz. Taki a la wizjer, bo tak sobie to skojarzyłem. No i zobaczcie, tutaj od wrót drzwi taki oto hak. Skarby ze śmietnika. Ratuje nasz honor wyprawy. Zobaczcie, co znalazłem. Kawałki zegarka. Tak? To są części od zegarka? Tak jest. Nie było guzików, nie było monet. To jest prawie zegarek. I były takich... Nie były w tym samym dołku, tylko jeden obok drugiego. Czyli intuicja cię nie zawiodła, żebyś podkopała i poszukała dalej? Jeszcze 3 na 3 latałam tutaj z powrotem. Mówię, może jeszcze coś znajdę. Takie. Warto było tam właśnie się pokręcić niż po tym śmietniku. Ja tam poszłam sobie dalej, znalazłam taką wielką dziurę w ziemi, ale ominęłam ją szerokim łukiem, bo się wystraszałam, że tam coś siedzi. Napracowaliśmy się, nachodziliśmy. Za wiele nie wyszło, ale nas to w ogóle nie zniechęca. Nie wyszło w sensie przedmiotów, które być może też się spodziewaliście, jakichś monet, guzików, odznaczeń i tak dalej. Natomiast to jest jakiś tam pierwszy etap badania tego śmietnika. Mam nadzieję, że jak usprzątniemy ten śmietnik ze złomu, dopiero zaczną wychodzić te ciekawsze, bardziej historyczne przedmioty, które nas wszystkich i Was też interesują. Na pewno nam trochę zejdzie. Na pewno zejdzie, bo jest tutaj obszaru ohoho, albo jeszcze więcej. Po powrocie z poszukiwań poćwiczyłem trochę w naszej domowej siłowni, aby wzmocnić kręgosłup i powiększyć bicki, żeby mieć więcej siły i energii do poszukiwań. Regeneracja przy serku wiejskiej z mlekowity, serek wysokobiałkowy. Zostańcie jeszcze z nami, bo mamy dzisiaj w naszym domku walentynkowy wieczór rodzinki detektorystów.pl. Hania przygotowała w tym celu perkusję, Ewelinka stroi swój wokal. Sami zobaczcie, jak to wypada. Moja mama mówiła, ostatnia umiera na filmie. Możemy teraz zagrać bez piosenki. Witajcie kochani, dzisiaj na kanale Odkrywca Historii napisałam dla Was piosenkę i dzisiaj ją zagram Wam. Dopiero co się uczę. Ruszam w trasę koncertową. Jak chcecie, żebym u Was zagrała, to piszcie lub do mamy, znaczy piszcie lub do mojej mamusi, albo lub do mojego tatusia. Przyjadę do Was. Tu mam do grania, o, a Wam czegoś nie pokażę. Czemu mam wszystko do grania. Dajesz. 3, 2, 1, 0, start. Dam, 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 dam. Cała sala klaszcze. Tylko teraz to była akuratowa ta i ta. Ta, ta i ta. Tylko, a jak u Was minął? Jak u Was będą miały walentynki? A u Ciebie? A powiedz wszystkim, co przygotowałaś może na walentynki. No i to pokażę swoją bluzkę. Ja operator kamery. Hania wyzwała mnie tutaj do zaprezentowania jej twórczości. Miłość. Sam robiłam to serca, farby. Miłość. To się nazywa walentynka, tak? Jestem twoją walentynką, Hania? No powiedz, jestem twoją walentynką. To jesteś moją walentynką, ale teraz wam zagram o wiele coś trudniejszego, ale nie wiem, czy to zadziała. Jak nie,
to wam na całą chałupę zagram. Słuchajcie się, Hani, a przede wszystkim kochajcie się. Ale musicie zapłacić mi tuksem. W dniu walentynek życzymy wam, aby ten dzień trwał 365 dni w roku. I co? I co? I co? Żegnamy się z wami. To. I żegnamy się z wami. Także do zobaczenia w następnym odcinku. I również Tosia się żegna. Oddaj tego cukseriasa. Oddaj. Tosia. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć. Odkrywca historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną raty 0% paju. Pozdrawiam was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.